Dlaczego ważna jest edukacja geograficzna, co podkreślają nasi uczniowie, chociażby w ankietach? Dlatego, że jest to wiedza bardzo użyteczna w życiu. Jej celem jest wspólna dyskusja i środowiska akademickiego, i środowiska szkolnego na temat problemów, które dotykają edukację geograficzną na różnych poziomach kształcenia. Jest to system naczyń połączonych, uniwersytet i szkoła, zwłaszcza w przypadku takich dyscyplin naukowych, które mają swoich przedstawicieli na poziomie edukacji szkolnej, właśnie jak dyscypliny geograficzne. To jest naszym celem, ta integracja naszego środowiska geograficznego i to, że ma to jakieś odzwierciedlenie, no, świadczy chociażby fakt wspólnego opracowywania podstaw programowych, to te podstawy, które w tej chwili zostały przyjęte, czyli w 2017 przyjęte, bo to wspólne nasze dzieło. Dwa lata temu powstał bardzo obszerny raport, który był wynikiem współpracy Komisji Edukacji Geograficznej i nauczycieli geografii, którzy są jednocześnie egzaminatorami egzaminu maturalnego z geografii. I efektem tego raportu, bardzo obszernego, były znaczące poprawki wprowadzone do egzaminu maturalnego. W tej chwili lepiej konstruowane są zadania, lepiej się te zadania sprawdza. To jest właśnie bardzo pozytywny wydźwięk tej naszej współpracy.